Chwała Bogu. I tak jak śpiewaliśmy, tak bardzo mnie poruszyły te słowa pierwszej pieśni, co brat Marian podał. Jezus, Jezus, tylko Jezus. Człowiek może nic nie mieć, może być biedny dla tego świata, wiecie, ale ma Jezusa, ma wszystko, ma ten najwspanialszy skarb. I chwała Panu Bogu za Pana Jezusa. I tak moje serce się rozradowało dzisiaj właśnie tym tematem, co brat Dareczek poruszył i tymi pieśniami właśnie, co Dariusz też mówił, że właśnie dużo z tych pieśni, co śpiewaliśmy, jest w tym temacie poruszane. I dzięki Bogu za to, gdy człowiek może mieć wszystko, a nie ma Jezusa, tak naprawdę nic nie ma. Chwała Panu Bogu za Pana Jezusa Chrystusa. Pan Jezus też powiedział w Ewangelii Mateusza, żebyśmy innych skarbów nie zbierali. Może przeczytamy. Ewangelia Mateusza, 6 rozdział od 19 wersetu. Tak naprawdę nas Pan Jezus ostrzega, żebyśmy sobie właśnie innych skarbów nie szukali, tylko mieli ten najcenniejszy, ten wspaniały, ten, który daje życie, Pan Jezus Chrystus. Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje podkopują i kradną, ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie podkopują i nie kradną, albowiem gdzie jest skarb Twój, tam będzie i serce Twoje. Gdy brat Dareczek mówi, tak to czytałem właśnie, zadawałem sobie pytanie, Panie Jezu, czy już ja Tobie całe te serce właśnie oddałem, by ten skarb był przy Tobie, bym był przy Tobie, bym Tobie oddał całe serce. Człowiek może mówić, Panie Jezu, ja Tobie portfel oddaję, ja Tobie samochód oddaję, ja Tobie dom oddaję, a Pan Jezus mówi, Ty oddaj całe swoje serce, oddaj swoje życie mi, bym ja Tobie dał swoje życie. Te wieczne życie tuż na ziemi możemy doznawać. Niech Pan Jezus pomoże właśnie oddać Mu całe życie. On jest skarbem najwspanialszym. Jak ludzie się radowali w przypowieściach, jak Pan Jezus też mówił, też w Ewangelii Mateusza, 13 rozdział od 13 rozdział 44 wersetu, jak pokazywał, jak człowiek się raduje, gdy już znajdzie ten skarb, ten najcenniejszy skarb, jaki może dostać w tym życiu tutaj na tej ziemi. 44 werset, 13 rozdział, 44 werset. Podobne jest Królestwo Niebios do ukrytego w roli skarbu, który człowiek znalazł, ukrył i uradowany odchodzi i sprzedaje wszystko, co ma i kupuje ono rolę. Już on nie przeliczał, ten człowiek, on wszystko sprzedał, aby tylko to mieć, to piękno właśnie, ten skarb. Wszystko oddał. Niech Pan Jezus pomoże właśnie nam wszystkim oddać wszystko, życie za życie. I Ewangelia jest dla prostaczków i ja to rozumiem każdego dnia, poznając Pana Jezusa Chrystusa jeszcze bardziej, naszego Boga Ojca, bo to jest nasze życie wieczne, poznawanie Boga Ojca i Pana Jezusa Chrystusa, ten najcenniejszy skarb, jaki Bóg nam dał, każdemu człowiekowi, by nas uratował i zbawił Pan Jezus Chrystus tu już na ziemi. I 45. Dalej podobne jest Królestwo Niebios do kupca szukającego pięknych pereł, który gdy znalazł jedną perłę drogocenną, poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił ją. Chwała Panu Bogu za Pana Jezusa Chrystusa. I tak jak apostoł Paweł pisał ten drugi list, dzisiaj było czytane, do Koryntian, powiem wam, że gdy Pan Jezus Chrystus, ten najwspanialszy skarb, stanął na drodze apostoła Pawła i on gdy zobaczył ten skarb, wcześniej Saula, a później apostoła Pawła, gdy zobaczył ten najcenniejszy skarb, wspaniały skarb, cudowny skarb Pana Jezusa Chrystusa, on już nic nie chciał, tak jak możemy czytać też w innym liście. Wszystko uznałem za śmieci, żeby zyskać Chrystusa. I niech Pan Jezus mi pomoże, każdemu bratu i siostrze właśnie, wszystko za śmieci uznać, żeby zyskać Chrystusa, żebyśmy nie chodzili koło swojego, tylko w Bożych sprawach, by Bóg nas mógł znaleźć każdego dnia. Tego życzę sobie i wam, bracia, moi kochani i siostry. Naprawdę czas jest już bliski przyjścia tego skarbu najcenniejszego, Pana Jezusa Chrystusa, który nas tak umiłował, do końca nas umiłował, idąc na krzyż Golgoty, przelał swoje święto, drogocenną krew. Niech Pan Bóg pomoże właśnie ten skarb zachować i oddać Mu całe serce i całe życie, by można było odzyskać te życie. Już Pan Jezus Chrystus nam tutaj daje to wszystko. Bóg nam dał wszystko w Panu Jezusie Chrystusie. Tak jak możemy też czytać, to jest niesamowite. Tyle razy czytamy, a coraz bardziej tak do mnie dociera to 14 rozdział Ewangelii Jana. Kto chce w nas zamieszkać? Już wiecie, co chcę przeczytać. 14 rozdział, 23 werset.
Odpowiedział Jezus i rzekł mu, jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie i ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy i u niego zamieszkamy. Czy może coś być większe, coś może dostać człowiek tutaj na ziemi większego? Najcudowniejszy, wspaniały skarb. Kto chce w nas zamieszkać? Bóg Ojciec i Pan Jezus Chrystus przez wiarę. Niech Pan Bóg pomoże i mi, każdemu bratu, siostrze, trzymać się tego najwspanialszego skarbu, a On nas nigdy nie zawiedzie i nigdy nikogo nie zawiódł i nie zawiedzie. On przeprowadzi nas przez te wszystkie doświadczenia. Ten najwspanialszy skarb. I tak jak śpiewaliśmy na początku, Jezus, Jezus, tylko Jezus. Niech Pan Bóg pomoże właśnie trzymać się Pana Jezusa Chrystusa. Będziemy tam, gdzie Pan Jezus Chrystus, po prawicy Boga Ojca. Amen.